W tym filmie omówimy jeden z ważniejszych suwaków w Adobe Lightroom – suwak ekspozycji. Ten suwak jest kluczowy do kontrolowania jasności i ogólnego wyglądu Twoich zdjęć. Pokażę Ci, jak działa suwak ekspozycji i na co zwrócić szczególną uwagę, gdy go używasz. Suwak ekspozycji znajduje się w panelu Podstawowe w module Wywołaj. I pozwala na cyfrowe dostosowanie jasności całego zdjęcia podczas edycji. Przesuwając suwak w prawo, zwiększasz ekspozycję, czyli sprawiasz, że zdjęcie staje się jeszcze jaśniejsze. Przesunięcie suwaka w lewo zmniejsza ekspozycję, czyniąc zdjęcie ciemniejszym. Suwak ekspozycji działa w jednostkach wartości ekspozycji EV od angielskiego słowa exposure value. Przesunięcie suwaka o plus 1 EV oznacza, że ilość światła na zdjęciu jest podwojona, co sprawia, że obraz staje się jaśniejszy. Przesunięcie suwaka o minus 1 EV oznacza, że ilość światła zmniejszona jest o połowę, co sprawia, że obraz jest ciemniejszy. Jest to analogiczne do zwiększania lub zmniejszania ekspozycji w aparacie, gdzie zmiana wartości EV wpływa na ilość światła docierającego do matrycy poprzez regulację parametrów takich jak np. czas naświetlania, przysłona i ISO. Dzięki suwakowi ekspozycji w Lightroom możesz osiągnąć podobne efekty już po zrobieniu zdjęcia, co daje dużą elastyczność w postprodukcji. Adobe Lightroom używa zaawansowanych algorytmów, aby inteligentnie dostosować jasności zdjęcia, chroniąc jednocześnie szczegóły w jasnych i ciemnych partiach obrazu. To oznacza, że nawet przy dużych zmianach ekspozycji detale w cieniach, jak i w jasnych obszarach są chronione. Gdy przesuwasz suwak ekspozycji, Lightroom analizuje cały obraz i stosuje lokalne dostosowania, aby uniknąć utraty szczegółów. Na przykład przy zwiększaniu ekspozycji program automatycznie ogranicza prześwietlenia najjaśniejszych partii, zachowując detale, które normalnie mogłyby zostać utracone. Podobnie przy zmniejszaniu ekspozycji Lightroom stara się zachować szczegóły w cieniach, zapobiegając ich całkowitemu zaciemnieniu. Dzięki tym algorytmom Lightroom umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę nad jasnością zdjęcia, zapewniając jednocześnie naturalny i wyważony wygląd obrazu. W praktyce oznacza to, że możesz swobodnie dostosowywać ekspozycję, nie martwiąc się o nadmierne przepalenie czy zbytnie zaciemnienie. Na tym dość technicznym zdjęciu pokażę Wam działanie właśnie suwaka ekspozycja. Moim zdaniem właśnie takie techniczne zdjęcia, gdzie mamy różne kolory albo mamy różne odcienie szarości, to zależnie od jakiego, na jakich suwakach się bawimy, są idealne do nauki i zrozumienia, jak działają konkretne suwaki w Adobe Lightroom, czy to w innym programie do edycji zdjęć. W tym filmie mówię o suwaku ekspozycja, także tym się suwakiem zajmiemy. Jeśli spojrzymy na histogram, bo tu ten histogram będzie dla nas bardzo istotny, żeby wizualnie uświadomić sobie to, co dzieje się z różnymi częściami, z różnymi jasnościami na zdjęciu w momencie, kiedy przesuwamy suwak ekspozycja. Zobaczycie sobie na właśnie histogramie, że mamy wszystkie te paski zaznaczone jako takie słupki, bo mamy tylko jedną wartość w każdym takim pasku. Jeśli pod histogramem sobie spojrzymy, są tu wartości RGB, czyli czerwony, zielony i niebieski. To są angielskie oznaczenia R jak red, czyli czerwony, G jak green, czyli zielony, blue jak B, czyli niebieski i procentowo jest podane, ile w danym właśnie paśmie koloru jest tej jasności. Tu mamy co prawda zdjęcie czarno-białe, ale nadal są te trzy właśnie wymieszane w jakiejś odpowiedniej ilości pasma. Zobaczmy sobie, one mniej więcej koło tych 10% się od siebie różnią. Co powoduje, że mamy tu właśnie te pasy oddzielone o równe odległości od siebie. I teraz zobaczmy, jak te pasy będą się zachowywały w momencie, kiedy będziemy przesuwać naszą ekspozycję na początek na plus EV. Zobaczcie, jak nierówno te pasy są przesuwane, widzicie? Te pasy nie idą wszystkie równo w prawą stronę. Nie dodawana jest jasność do nich równomiernie.
Jeśli robilibyśmy zdjęcie aparatem i na przykład dodali jedną działkę do zdjęcia, jedną działkę EV, czyli troszkę byśmy wydłużyli czas o dwa razy, czyli na przykład z jednej setnej wydłużyli go na 1/50, wtedy wpadłoby nam dwa razy więcej światła. Jeśli zwiększymy o 1 EV naświetlenie naszego zdjęcia, to zobaczcie, że nierówno dodajemy tej ekspozycji do całego zdjęcia. Chronione są te najjaśniejsze części. One już się dawno powinny poprzepalać bardziej niż są przepalone, ale zobaczcie, co będzie się działo, jeśli dalej jeszcze przesuniemy. Zobaczcie, te paski rozjaśniają się, dochodzą do pewnego momentu i w pewnym momencie one zwalniają. Ciągniemy sobie te średnie tony, ciągniemy te ciemniejsze tony, ale te najjaśniejsze tony nie są przepalane. One delikatnie w pewnym momencie zaczynają się przepalać, ale bardzo długo trzymają się w tym momencie, prawie dotykając już prawej strony histogramu, prawie się przepalając, ale nadal nie są przepalone. Zobaczcie, 99,6% mamy w trzech kanałach i bardzo długo, zobaczcie, to jest utrzymywane po to, aby właśnie ochronić te najjaśniejsze części. To samo dzieje się, jeśli będziemy przesuwać ekspozycję na ujemne wartości, czyli będziemy odejmować światła od zdjęcia. Zobaczcie, co się dzieje. Nie uzyskujemy takich czarnych czerni, gdzie już tracimy wszystkie detale, nic nie ma, tylko po prostu czerń. Ta czerń jest też chroniona. W tym miejscu nawet, zobaczcie, nie jesteśmy w stanie spowodować takiej czarnej czerni. Tu nic po prostu nie wpada w te ciemności. Zawsze jest jakaś wartość 0,4%, czyli coś tam delikatnie jest. To jest naprawdę bardzo fajna opcja. Ona, co prawda, nie pozwala jakby zrobić takiego dodania 2-3 EV do zdjęcia równo, tak jakbyśmy dodali te 2-3 EV w aparacie, ale dzięki temu jest nam bardzo łatwo pracować z tym suwakiem, ponieważ on nie powoduje przepaleń, nie powoduje utraty tych detali w cieniach. Troszkę podobnie zachowuje się też ekspozycja na przykład w innych programach, jak na przykład Luminar. W Luminarze też zobaczcie, jeśli przesuwamy ekspozycję na plus, to w histogramie, jeśli nawet łączymy sobie przepalenia, to zobaczymy, że te wartości nie przesuwają się linearnie, nie przesuwają się równo. One też w pewnym momencie dochodzą, ale nie tak jak w Lightroomie, szybciej po prostu są przepalane. Zobaczcie, na plus 5 EV jesteśmy w stanie prawie przepalić całe zdjęcie, co byłoby niemożliwe po prostu w Lightroomie, bo Lightroom stara się ochronić te najjaśniejsze części. To samo dzieje się, jeśli działamy w drugą stronę i odejmiemy tej ekspozycji minus 5 EV. Zobaczcie, jak mocno te ciemne partie się przyciemniły i tu, gdzie mamy niebieskie pole, po prostu straciliśmy już te detale. To jest czarna plama, czarna dziura. Tu nie ma żadnych detali. Lightroom na to nie pozwoli. On jednak zachowuje te detale w cieniach. Jeśli przełączymy się jeszcze raz do Lightrooma, to zobaczcie. Tu przyciemniamy tak samo, ale w tym miejscu staramy się w Lightroomie właśnie, Lightroom sam się stara, nie my się staramy, tylko Lightroom stara się zachować te cienie. Tak samo jest z jasnościami, także warto sobie to uświadomić, bo myślę, że niektórzy, nawet ci zaawansowani użytkownicy Lightrooma, mogą nie wiedzieć, że tak właśnie działa ten suwak od strony technicznej. Cześć, mam na imię Paweł i serdecznie witam Cię na moim kanale. Jeśli pasjonuje Cię fotografia, edycja zdjęcia, także chciałbyś wybrać się ze mną na fotograficzne wyprawy, to jesteś w idealnym miejscu. Zanim przejdziemy dalej, proszę zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. Twoje opinie i sugestie są dla mnie niezwykle ważne, ale także pomagają w rozwoju tego kanału. Jeśli masz pomysł na tematy, które powinienem poruszyć w przyszłych filmach, daj znać w komentarzu poniżej. Chcę też zaprosić Cię na mój kurs Lightroom Classic bez tajemnic, gdzie krok po kroku zgłębimy tajniki profesjonalnej edycji zdjęć w Adobe Lightroom. Od podstaw aż po zaawansowane techniki nauczę Cię, jak efektywnie edytować, organizować i przygotowywać zdjęcia do publikacji. To świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności. Więcej informacji o kursie znajdziesz na mojej stronie www.slowik.eu w zakładce kursy. Oprócz kursów na mojej stronie znajdziesz także wyjątkowe presety i narzędzia, które ułatwią Ci pracę zarówno nad zdjęciami krajobrazowymi, jak i portretowymi, ślubnymi
czy z innych imprez w Adobe Lightroom i Adobe Photoshop. Dobra, wracamy teraz do dalszej części filmu. Jeśli zdjęcie jest zbyt ciemne, zwiększenie ekspozycji pomoże wydobyć szczegóły z cieni i poprawić ogólną jasność. Na przykład zdjęcie zrobione w słabym świetle może wymagać zwiększenia ekspozycji, aby wyglądało bardziej naturalnie. Jeśli zdjęcie jest zbyt jasne, zmniejszenie ekspozycji pozwoli przywrócić szczegóły w tych jasnych partiach obrazu. Na przykład, kiedy mamy zdjęcie zrobione w pełnym słońcu, to może to wymagać zmniejszenia ekspozycji, aby uniknąć przepalonych obszarów. Suwak ekspozycji najlepiej używać w połączeniu z innymi suwakami, które pozwalają na bardziej precyzyjne dostosowanie ekspozycji na zdjęciu. Suwak podświetlenia kontroluje jasności jasnych partii zdjęcia. Suwak cienie kontroluje jasności ciemnych partii zdjęcia. Suwak biele dostosowuje najjaśniejsze piksele na zdjęciu. Suwak czernie dostosowuje najciemniejsze piksele na zdjęciu. Kiedy zwiększasz ekspozycję na zdjęciach zrobionych przy słabszym oświetleniu, może pojawić się szum na Twoich zdjęciach. Lightroom ma narzędzia do redukcji szumu, ale zawsze lepiej jest unikać ich powstawania już w aparacie. Dlatego staraj się nie przesadzać z podnoszeniem ekspozycji i rozważ inne metody, takie jak na przykład zwiększanie czasu naświetlania podczas już fotografowania i robienia zdjęcia. Kiedy zwiększasz ekspozycję, łatwo jest też przepalić najjaśniejsze obszary na Twoim zdjęciu, co oznacza, że tracisz tam szczegóły. Aby tego uniknąć, monitoruj histogram i używaj funkcji ostrzeżeń o przepaleniu w Lightroom. To pomoże Ci kontrolować, czy nie przesadzasz z jasnością zdjęcia. Suwak ekspozycji w Adobe Lightroom to kluczowe narzędzie do precyzyjnego dostosowania jasności zdjęć, pozwalające na poprawę wyglądu obrazu zgodnie z Twoim oczekiwaniem. Lightroom wykorzystuje, jak wiemy, zaawansowane algorytmy, które pomagają zachować szczegóły w jasnych oraz w ciemnych partiach, co umożliwia uzyskanie bardzo naturalnych i wyważonych efektów. Podczas korzystania z suwaka ekspozycji warto monitorować też histogram, aby uniknąć utraty szczegółów w tych najjaśniejszych lub w tych najciemniejszych partiach zdjęcia. Warto też zwrócić uwagę na szumy w cieniach, które mogą pojawić się przy podnoszeniu ekspozycji zdjęć wykonanych w słabszym oświetleniu. Praktyka i eksperymentowanie pomogą Ci lepiej zrozumieć działanie suwaka ekspozycji. Im więcej pracujesz z tym narzędziem, tym lepiej poznasz jego możliwości i wpływ na Twoje zdjęcia. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam zrozumieć lepiej, jak działa suwak ekspozycji w Lightroom. Jeśli macie pytania dotyczące suwaka ekspozycji lub innych funkcji Lightroom, nie ma problemu. Zostawcie je w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć na nie w kolejnych filmach. Wasze pytania pomagają mi tworzyć bardziej pomocne i interesujące materiały. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie pomocny. Jeśli chcesz wspierać rozwój mojego kanału, będę wdzięczny za udostępnienie tego filmu, zostawienie łapki w górę oraz napisanie komentarza. Twoja aktywność naprawdę pomaga mi w rozwoju. W komentarzach możesz również zaproponować tematy, które chciałbyś, abym poruszył w przyszłych filmach. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj pod filmem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Chcę też zaprosić Cię na mój kurs Lightroom Classic bez tajemnic, gdzie krok po kroku zgłębimy tajniki profesjonalnej edycji zdjęć w Adobe Lightroom. Od podstaw aż po zaawansowane techniki nauczę Cię, jak efektywnie edytować, organizować i przygotowywać zdjęcia do publikacji. To świetna okazja, by rozwinąć swoje umiejętności. Więcej informacji o kursie znajdziesz na mojej stronie www.slobik.eu w zakładce kursy. Oprócz kursów na mojej stronie znajdziesz także presety i narzędzia, które ułatwią Ci pracę zarówno nad zdjęciami krajobrazowymi, jak i portretowymi czy ślubnymi w Adobe Lightroom i Photoshop. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!